Hej, siemanko, tutaj Wicek i zapraszam was do kolejnego odcinka serii God of War. W poprzednim odcinku spotkaliśmy znowu wiedźmę, która już na nas czeka, aby przejść dalej. I spotkaliśmy też brata Broka, krasnoluda imieniem Sindri, który charakterem kompletnie odbiega od swojego brata, ale mimo tego jest, niesamowitym krasnoludem. Więc bez dłuższego gadania przejdźmy dalej i kontynuujmy podróż. Uwaga pod nogi. Tędy. Jesteś pewna? Przechodziliśmy tędy i nie było drogi na drugą stronę. Widzisz? Naprawdę? Coś wam pokażę. Niestety nie mogę sprintować. Patrzcie uważnie. O, teraz się... Da się przejść. Aha. Elficka architektura. Cięciwa była skąpana w świetle Alfheimu. Może teraz przebudzić magię elfów. Zaraz. On nie zniknie, prawda? Nie. Dopóki światło świeci swobodnie. Tędy. Używa łuku. Chcę taki. No właśnie. Te korzenie. Jaka to magia? Vanów. Z Vanaheimu? Znasz Vanaheim? Z opowieści. Mama nie mówiła dużo o Vanach. Tylko tyle, że toczą odwieczną wojnę z Asami. To dobrzy bogowie w porównaniu z Odynem i Thorem. Nie ma dobrych bogów, chłopcze. Myślałem, że cię tego nauczyłem. No właśnie. Fajnie, dobrze było, jakby na przykład wiedźma oddała ten łuk Atreusowi. To mielibyśmy możliwość odkrywania nowych terenów. Może wiedźma go nauczy tych zaklęć, znaczy innych zaklęć. Na przykład do rozplątywania pnącz. To by też było dobre. Świątynia Tyra. Została wzniesiona z pomocą gigantów. Wielki Tyr podróżował z niej po 9 światach i utrzymywał... Nie śpi. To chyba średnio mu to wyszło. Wszędzie nas atakują. Szczególnie umarlaki. Umarli powstają coraz liczniej. Niegdyś drogi i szlaki roiły się od ludzi. Teraz wszyscy ukryli się lub uciekli. Z wyjątkiem bandytów. Dość dzikich, by przeżyć. Świątynia Tyra. Nowy wpis? Jeśli uda im się nas zamrozić, powinniśmy skupić się na obronie, dopóki niebezpieczeństwo nie minie. Okej. Ale wąż świata nie śpi. Skręćcie w prawo na dole schodów. Dobra. O, już mogę sprintować. Tu coś mamy? Nie. Hej, jeszcze jeden kryształ światła. Zaczekajcie, przebudzę światło. Liosta. Udało się. Co dokładnie robimy? Naprawiamy zniszczenia. Zacznij od podniesienia tej osi. Czy tutaj coś? Nie, tutaj nic nie mamy, dobra. No dobra, to lecimy. Podnoś. Dobrze. Teraz wepchnij ją na miejsce. Uff. No nieźle, chopie. Umieść koło na torze. Idealnie. Teraz przepchnij most po torze. O! Cały most się obraca! No bez kitu. Jak to jest w ogóle możliwe? Rany, ale jesteś silny. Dalej, pchaj dopóki most nie znajdzie się w pierwszym położeniu. Zmęczyłeś się? Nie. Zawsze był bardzo silny. To prawda. Jeśli chodzi o martwych, słyszeliśmy, że nazywano ich sługami Hel. Czym są dokładnie? To biedne, niespokojne dusze, którym odmówiono o sądu i spokoju. Niby jak? Magia Vanów może ożywić zmarłych? Kiedyś mogła, ale to nie magia. Ta plaga umarłych to skutek braku równowagi w świecie. Coś lub ktoś igrało z potężnymi siłami. Tylko tyle wiem na pewno. Okej. O, chyba jesteśmy. Idealnie! Wracajcie na górę! Wszystko gotowe! No nieźle, całe te... No naprawdę. Nie uszkodziłeś sobie pleców? Nie uszkodziłem sobie pleców. Super. Dobra, lecimy na górę. Tymi drzwiami. Chwila. Świątynię Tyra zbudowali giganci czy elfy? Wszystkie rasy pomagały przy budowie. To był ostatni akt współpracy między światami, zanim skończył się czas pokoju.
No, nie, no to nieźle. Okej, zobaczmy, co jest za tymi drzwiami. To wygląda jak sklep Broka. Kamera nas automatycznie kieruje tutaj. Więc chodźmy. Liosta! Cięciwo przestała świecić. Jej moc została wyczerpana. Została w niej tylko resztka magii, a my ją wyczerpaliśmy. Daj mi swój łuk. Gdy zdobędziecie światło Alfheimu, napełnijcie cięciwe jego mocą. Nie zapomnijcie. No nieźle, czy mamy ograniczoną ilość używania tego. Jakbyś z nami nie szła. Spróbuję, ale ktoś bardzo chce uwięzić mnie w Midgardzie. Czemu? Bogowie mają mnie za nic. Dobra, idziemy. No, odkrywamy coraz więcej fabuły. Czy to tu? Strasznie ciemno. Świątynia była zamknięta i zanurzona przez ponad 150 lat. Potrzebuje światła Bifrostu, by się przebudzić. Ale ciemnica. Co to tak pełznie? Ha, poeksplorowałbym, ale... Te korzenie to chyba nie twoja magia. Istotnie. Jest za ciemno. Są częścią drzewa świata i pozwalają przemieszczać się między światami. Jak to działa? Musicie mieć to. Bifrost służy do podróży między światami. Przechwytuje, zbiera i przenosi światło Alfheimu. Umieść Bifrost tam. Co teraz? Daj mu chwilę. Świątynia potrzebuje czasu, by przebudzić się z długiego snu. To właśnie stąd i tylko stąd będziecie mogli przekraczać granice światów. Nieźle. To, co widzisz, symbolizuje świątynię, w której jesteśmy. I wieże światów, które otaczają Jezioro Dziewięciu. Wszystkie światy zajmują tę samą przestrzeń i odzwierciedlają się nawzajem. Te drzwi... Wieże na zewnątrz i dziewięć światów są ze sobą splecione i współistnieją na gałęziach drzewa świata, rozdzielone światłem Alfheimu zamkniętym w Bifroście. To miejsce może skupiać i kontrolować to światło. Czy to drzewo świata? To tylko jedno z jego wyobrażeń. Nie. Yggdrasil jest czymś o wiele potężniejszym. W jego gałęzie wplecione są losy całego świata. W tym oczywiście też nasze losy. Drzewo odżywia naszą ziemię. Rosa z jego liści spływa do naszych dolin i rzek. Drzewo daje życie wszystkiemu, co narodziło się wśród jego gałęzi. Jego energia zasila cykl życia całego stworzenia. Narodziny, rozwój, śmierć i odrodzenie. Jego włókna wymykają się granicą czasu i przestrzeni. Wszystko powraca do drzewa. No... Tak to działa. Ale zapewne chciałbyś się o tym przekonać w praktyce. Tak. Niech tak będzie. Most, który przepchnąłeś na zewnątrz, aktualnie prowadzi do Vanaheimu. Powinieneś ustawić go do miejsca, w które zmierzamy. Alfheimu. Zaraz, czy to obraca most na zewnątrz? Tak. Koło obraca most, a most prowadzi do wież różnych światów, znajdujących się na jeziorze. Chwila. Tu nie ma wieży. I dlatego niemożliwa jest podróż do Jotunheimu. Bez wieży, z którą może połączyć się most, nie można rozpocząć sekwencji. Okej. Każdy świat ma runę, która otwiera wiodący do niego most. Daję wam te do Alfheimu. Teraz możecie rozpocząć podróż. Czyli podróżujemy do Alfheimu. No dobra.
Kurde, jakie to jest masywne w ogóle, masakra. Co tu się dzieje? Możemy ruszać. Pamiętaj, by zabrać Bifrost. Nie chcesz go zgubić. Teraz most łączący światy się ustawi i świat między światami się otworzy. Co tu się w ogóle odstawia? Widzicie ten wielki kryształ? Każdy świat posiada taki. Kryształ skupia i wzmacnia moc Bifrostu, otwierając most do danego świata. Dlatego podróże są możliwe tylko z tego pomieszczenia. A co z tą wieżą, której nie ma na jeziorze? Wieża Jotunheimu zniknęła ze wszystkich światów ponad 100 lat temu, gdy giganci odeszli z Midgardu. Nie wiadomo, gdzie jest obecnie i w jaki sposób została przemieszczona. Co tu się w ogóle dzieje? Ja pierdzielę. Nie zadziałało. Wciąż tu jesteśmy. Chodźcie za mną. Bifrost zgasł. To była jego ostatnia podróż. Nie wrócicie, dopóki nie napełnicie go światłem Alfheimu. Czyli jesteśmy uwięzieni. Ktoś taki jak ty nie powinien mieć problemu z powrotem do Midgardu. I będziemy mogli rozproszyć czarne tchnienie? Tak, dzięki światłu Alfheimu. Te wszystkie nazwy to po prostu mnie wystrzeliwują w kosmos. Co tu się dzieje? Dobra, zobaczmy. Czyli jesteśmy w Alfheimie teraz. Przynajmniej powinniśmy być po wyjściu przez te drzwi. No, nieźle. Witajcie w Alfheimie, panowie. Zobaczycie... światło. Ledwo je widzę. Coś jest nie tak. Widzisz tę kolumnę światła w oddali? Mhm. Znajduje się w środku świątyni. Musimy się tam udać. Mhm. Nie. Nie. Jeszcze nie teraz. Co się dzieje? Nie! By przywrócić magię Bifrostu, musicie wkroczyć do światła. Ale uważajcie, aby nie dać się... Nie zginęła, prawda? Raczej nie. Chodźmy. Co tu się w ogóle odwala? Ta gra jest z każdym rozdziałem coraz bardziej fantastyczna. Spójrz na to miejsce. Jest. Trzymaj się blisko i niczego nie dotykaj. Dobrze. Co to jest? Srebro. Pierwsze co? Wchodzisz do Alfheimu i rozwalasz urny. Najlepiej. Wytrzymałeś. Chyba to zabiłeś. Okej. Rany. O co chodziło? Nie nasza sprawa, chłopcze. Skup się. Coś tam się działo. Tu chyba... właśnie, tu mamy coś do podniesienia. Srebro, dobrze. Tutaj coś, nic, okej. No to jesteśmy w Alfheimie, rozejrzyjmy się. Ha, niewiele widać. A jak cicho jest, słyszycie? Ale klimat. O! Chłopcze! Co mówią? Coś o odwiecznej wojnie o światło. Nie rozumiem. Skoro obie strony go potrzebują, czemu się nie podzielą? Chciwość to bardzo częsta przyczyna wojny. O, skrzynka. A nie widziałem jej wcześniej. Czyli tam nie przejdziemy, to pewnie blokowało nam skrzynkę. Dobra, okej. No to zobaczmy, co tu dalej się... O! A któż to? Mordują elfy światła! To wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. Ciemny elf!
Tak jest, dawaj go. O, okej. Hop. I ciężko. Nie, nie. Unik. Kurde, są takie zwinni. Trzeba uważać. Dobra, ciebie załatwimy. Nie załatwimy, załatwimy. I lekki, i ciężki. Tak jest, mam cię. Strzel do nich, strzel do nich. Są w powietrzu. Raz, dwa, trzy. Okej. Czemu nas atakują? Nic nie zrobiliśmy. Będzie ich więcej. To z pewnością. Skąd to się w ogóle bierze? Elfie światło. Zdrowie. Przyda się. Dziękuję. Dobra, nic tu więcej. Nic tu więcej nie ma. No to idziemy dalej. Tak. A co to? A, okej. Mówiłeś coś? Nie. O, dobrze. Siemanko. A co tu za skrzyneczka się chowa? Kolejna część szyfru. Tak. Spróbuję coś ułożyć. Część szyfru Mispelheim. Okej. Nadal niewiele widać. Przynajmniej zbliżamy się do światła. Ale już wiemy, że jest wojna. Zaraz, czy to Sindri? Znaczniki obszarowe kompasu. Kiedy kompas staje się złoty, w pobliżu jest dostępny jakiś cel. Przeszukaj okolicę i znajdź wskazówki. Okej. Wygląda jak Sindri, no. Siema. Nowa lokacja. A, i zobaczcie, teraz w ogóle mamy inną mapę. Jakie to jest dobre. Nie dość, że sama mapa jest ogromna, to teraz jeszcze mamy kilka światów. 9, tak? Masakra. Chętnie się rozerwę. Ulepszenie Lewiatana. No właśnie, bo zdobyliśmy ostatnio przedmiot, żeby ulepszyć już naszego tutaj. Dobra, Lewiatana. Siła 45. Dawaj. Myk. Nie radzę ci oddawać tego w ręce mojego brata, ale jakby co? Każ mu dłużej hartować stal, zobaczył detale. Okej, znowu potrzebujemy ten płomień. Dobra, zobaczmy, co jeszcze możemy. Możemy lepszyć ręce, możemy stworzyć coś na tułów, może jakieś nową dobrą zbroję. Zmniejsza siłę, zwiększa runę i obronę. Nie ciekawe. Tunika Vikena. A zwiększa obronę i witalność. Nie. Ręce, co my tutaj mamy? Krótszy czas odnowienia. O, to jest niezłe. Siła, runy i obrona. Z wilczej skóry. To wygląda dobrze. W tym momencie mamy te. Dobra, może faktycznie te ze skóry wilczej. 6000 stali. Dobra, najpierw zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy na biodra. O, to możemy od razu. To mamy obronę i witalność lepszą. A tu mamy siłę, runy i obronę lepszą. Witalność cały czas mniejszą. Chyba te mi się bardziej podobają. Szkoda, że nie można bardziej obejrzeć tego. Dobra, rękojeść topora. Dużo nowych, okej. Przejrzyjmy się tylko na szybko statystykom. I szczerze mówiąc, żadne mnie nie zachwycają, więc na razie nie będziemy tego robić. Talizman. Wiecznej furii. Aha, przypływ szału daje, czyli nie zdrowie, tylko szał. Uzdrawiająca furia. Fala uderzeniowa odsadzającą po bliskim progą średnią ilość obrażeń od ogłuszenia. Posiada bierny efekt, który przywraca niewielką ilość zdrowia po ogłuszeniu i chwyceniu wroga. Czyli no, częściej teoretycznie moglibyśmy używać niż tego pojedynczego leczenia, ale ogłuszeń aż tak dużo nie wykonujemy. Więc myślę, że na razie nie będziemy sobie tym zawracać głowy. Tutaj nie mamy zasobów. Szkoda, bo ten wygląda całkiem fajnie. Posiada bierny efekt, który daje premię do run. No dobra. Jeszcze możemy ulepszyć ręce, ale to za chwilę. O, zaklęcia nowe jakieś? Nie. Dobrze. Okej, wiecie co? To zrobimy sobie na biodra
z wilczej skóry najpierw. Zdecydowanie. I co my tu mamy? Utwardzany, skórzany, aha, zwiększa. No tak, trzeba ubrać przecież. No tak, wiadomo. Ręce, biodra. Teraz możemy go ulepszyć. No proszę. Miękka stal. Ale nie, myślę, że możemy ulepszyć kołczan szpona, bo dawno nie ulepszaliśmy. Aha, skraca czas przeładowania. Dobrze, a sam szpon? Nie możemy. Lewiatana już nie możemy. Tuf. Tuf nie możemy. Biodra możemy, ręce też możemy. To może sobie zaraz je ulepszymy. Rękojeść topora nie i talizman też nie. Dobrze, rzućmy jeszcze okiem na ręce. Czy zmienimy sobie rękawice? Myślę, że to jest wilczej, byłoby całkiem fajnie. Pozbywamy się czasu odnowienia, ale i tak nie mamy go za dużo jeszcze teraz. Więc tak, to zrobimy sobie. Nice. No, teraz Kratos wygląda całkiem kozacko, szczerze mówiąc. Dobra, jest ubrane. Czy stać nas na ulepszenie? Z wilczej skóry nie, a biodra też nie. Brakuje nam 200 stali, srebra. O kurde, ale mamy tutaj doświadczenia. Myciu rąk. Sindri, ty to jesteś koleś. Spójrz, tam jest zaplątana łódka. Gdzie? Tutaj, faktycznie, no. Aha. Ciekawe. Trzeba by jakoś wszystkie trzy. Tylko jak my to mamy zrobić? Jak my to możemy... Aha. No tak, przecież. Tak jest. No i to ja rozumiem. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze chwileczkę. Czy nic tutaj nie przegapiliśmy? Chyba nie. Łódkę mamy dostępną, no to heja. Dawaj. Kolejny typ zagadek. Co mówiłeś? Nic nie mówiłem. Naprawdę? Dobrze. Atreus, czyżbyś słyszał głosy? Może głosy elfów? Czy twoja matka wspominała o tym świecie? Niewiele. Rozejrzyjmy się dookoła. Mówiła tylko, że elfy żyją w izolacji, bo ciągle walczą o światło. Chyba tutaj musimy płynąć, więc rzućmy jeszcze okiem tam. Tak, chyba nawet kompas nas tam prowadzi. Ciągle o nim zapominam i nie sprawdzam tego. Czy tutaj coś? Nie? Nic, dobra. Okej, to płyniemy. No, ale tutaj jest ciekawy klimat. A co to? Co to jest? Epicki przedmiot. Nektar czasu odnowienia Yggdrasilu. Łyk rosy z drzewa świata zapewnia trwałe korzyści. Wartość odnowienia wzrasta na stałe o 2. To super. Więcej takich. Na stałe, super. Tym bardziej fajnie, że nam przed chwilą spadło z 5 do 0, tak więc... Chłopcze, nic nie mówiłem. Dziwne, mógłbym przysiąc, że coś... Co się dzieje? Głosy! Nie słyszysz? Nic nie słyszę. Już cichną. Słyszałem krzyki. Wiele głosów, wściekłych. Naprawdę ich nie słyszałeś? Jaką ma zmartwioną twarz. Nie. Czułem... zło. Jednak coś się z nim dzieje. No, zobaczmy jeszcze tutaj. Chcę się upewnić, że nic nie zostawiamy ze sobą, biorąc pod uwagę, że zostawiliśmy wiele, tak się spodziewam, wiele rzeczy do zebrania jeszcze w Midgardzie, przed podróżą do Alfheimu. Mam nadzieję, że nie mieszam tych nazw. Jeżeli mieszam, to mnie poprawcie oczywiście w komentarzach. Dobra, no to byliśmy
Okej, okay, czyli to jest tylko taka roślinka na środku otoczona. Dobra, to płyniemy dalej. Ale tu jest, kurczę, niesamowicie. Co myślicie o tym w ogóle przejściu w świątyni Tyra? Robi wrażenie, co nie? Szczególnie ta gra światła. Masakra. Piszcie mi w komentarzach, jakie w czasie, gdy oglądacie odcinek, co myślicie na temat tego, co się aktualnie dzieje. Wasze reakcje są, no, byłyby bardzo, bardzo cenne. Może z nimi porozmawiamy? Nie. A jak trzeba im pomóc? Nie wchodzą nam w drogę, więc nas nie obchodzą. Ale nie obchodzą nas. Kurde, Kratos. Nie wchodzą nam w drogę, więc nas nie obchodzą. Wszędzie ślady wojny. Połamana broń. Zniszczony pomnik. O, jakieś dźwięki po lewej. Spójrz na to. To musi być ta świątynia. Nieźle. Dobra, nie będę tutaj eksplorował jakoś specjalnie póki co. Jedziemy z fabułą. Mamy o, też... Ale w Heimie też mają misy z piaskiem. To się zgadza. Mamy też dużo punktów... Dużo punktów na kupienie umiejętności. Ale myślę, że nie będę was zanudzał tym w tym momencie. Po prostu zrobię to poza anteną, że tak powiem. I potem się po prostu dogadamy na temat tego. No, poinformuję was, co wybrałem, dlaczego i tak dalej. Nie chcę, żebyśmy za dużo czasu spędzali w menu, gdy, kurczę, gra wygląda tak niesamowicie. Co jest napisane? Beze mnie lub pode mną licz się ze śmiercią bystrą, lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Ale nie widzę tu żadnych run. Musimy je znaleźć. Wracamy do łodzi. Dobra, to lecimy. Hop. Może krew jest odpowiedzią na tą zagadkę. Płyniemy za kompasem. Oczywiście, że przepłyniemy pod tym, no jak żeby inaczej. Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce, ale wojna wszystko psuje. Patrzysz na to oczami dziecka. Na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Reszta traci. Niebieskie drzwi! To musi być wejście! Chodźmy! Kurczę, przerwałem linię dialogową, szkoda. Ostrożnie, chłopcze. Co oni robią? Wow. Most zniknął. Zakryli kryształ tym czymś. Czemu? Aby zatrzymać posiłki. Unerwana jazda! Ciemny! Mam cię. Aj, chciałem go złapać, ale się nie udało. Mam cię. No, dawaj. Tak jest. Tak jest. I ciężki. I lekki. Dawaj. Yeah. Mogę już ruszać. Proszę, mają skrzydła. To trochę utrudnia walkę. Ale tylko trochę. Przez chwilę nie mogę strzelać. Wow. Okej. O, nice. Idziemy z nim. Tak jest. I myk. Dobrze, Atreus. Kurde, no dobrze. Dobrze, chłopie. Teraz to już walczy porządnie. Rzuca się na nich, blokuje. Super. Możemy się uleczyć? Możemy. W sumie... Nie wiem, czy warto. A, czemu nie? Przytrzymujemy to i kółko. Tak jest. Teraz się uleczymy, spokojnie. Może naprawimy most tam z dołu? Co to było za ho? Dobra, idziemy. Tędy?
Aha, musimy tutaj się rozejrzeć, bo kompas, jak widzicie, zrobił się taki złotawy. Podnosi się. Dobra, coś się stało, tak sądzę. Jazda! Dawaj go. Tak jest! Dawaj, gdzie kurde uciekasz? Wypad. No, to było dobre. I następny. Do piachu. I uciekaj. Wypad. Tak jest. To mi się podoba. Gdzie jest ten trzeci? Hop. Mam cię. Co ty sobie myślałeś? Ciężki. I lecimy z nim. Tak jest. No, coraz lepiej nam to i wychodzi. Dlaczego nas atakują? To nie miejsce dla nas. Zaktualizowano bestiariusz. Zobaczmy. Ciemny elf lubi atakować grupą, to sobie przeczytacie oczywiście też. Jak sobie zatrzymacie na chwilę, w międzyczasie upadamy dalej. Chwila. Łączone razem przypominają runę, ale to bez sensu. Chodź, wróćmy do misy z piaskiem. A, no właśnie. Teraz mamy pewnie runy pokazane. Dobra, jedziemy. No i właśnie, już mamy naładowany talizman z powrotem. Mamy też zemstę. O, właśnie teraz. Mamy zemstę gotową. W razie, gdybyśmy spotkali jakiegoś pokaźnego przeciwnika. Także fajnie. Co jeszcze chciałeś powiedzieć o wojnie? Ty sporo o tym wiesz, prawda? Wojny toczy się w dwóch celach. Przetrwania lub zysku. Bitwę może wygrać lepsza armia. Ale wojnę wygrywa ten, kto jest gotów poświęcić wszystko dla zwycięstwa. Poczekałem teraz specjalnie, żeby dokończył linię dialogową. Nie chciałem przerywać. W końcu rozmawiają tylko Ojcze, na łódce. Kolumny i pierścień tworzą elficką runę. No to śmiało, rysuj. Narysuję. Chłopcze! To znowu głosy. Ale inne. Mniej gniewne. Prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? Nie. Nieźle. Kreus powoli zaczyna być zmęczony. Zobacz! Kurda, się rozstąpiło całe jezioro. Ojcze? Tak? Głosy, które słyszałem, ciężko było je rozróżnić. Ale wydaje mi się, że w tle słyszałem mamę. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. Atreusie, dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. Staj za mną. To nie brzmi dobrze. O, zdecydowanie nie. I byk. Tak jest. Jedziemy z nimi. Okej, ale atakują po bokach. A ciebie dokończymy. Tak jest, lekki i ciężki. Ok, tak jest. Dobrze, słyszałem już, że nadlatuje. Mam was, paniaczki. Lekki. I wypadł nim. Tak jest. Uleczymy się. Uważaj! I my. Dobra, dawaj, hopie. Strzelaj do niego, tak jest, masz go, dobrze. Headshot, proszę, Atreus, nieźle. Dobra, zbieramy te rzeczy. Leczenie jak najbardziej.
Zaktualizowano bestiariusz. Co tu mamy? Po zamrożeniu lub osłabieniu i wyrzuceniu w powietrze ciemne elfy nie będą mogły dojść do siebie w locie. Mhm. Dobrze. Czyli będziemy mogli używać tego rzutu, który zamraża. Nice. Nie podchodź do klatek. Czemu są zamknięte? Okej. Dobra, przekręćmy dźwignię. Zobaczymy, co się stanie. Przygotuj się. Co? Jazda! Okej. Ciężki, tak? I lecimy z nim. Dobra, porobiony. Mam nadzieję, że było warto. Tam jest skrzyneczka. A, czyli musimy... Jeszcze ktoś się bije? Nie, wydawało mi się. Okej. To musimy coś zrobić, żeby... przejść dalej. Tutaj pewnie nie rzucimy, nie wejdzie. Nie. Dobra, otworzyło nam się tu przejście. Co to za dziwne krzyki? Ha. Ciekawe. A, zaraz. Może możemy wbić tutaj. I jak staniemy tutaj, to powinno nam się otworzyć? Tak jest! Super! Dawaj skrzynkę. Co my tu mamy? Szpont Haziego. Mocny runiczny atak. Trąc atak, który wywołuje niewielką pionową falę zadającą średnie obrażenie od mrozu. Zobaczmy w menu. A, możemy zmienić runę. W tym momencie mamy kowadło. Aha. To jest ciężki, to jest ten, dobrze, który zamraża. A tu w tym momencie byśmy mieli takie coś. Okej. Okay. A może się to przyda w przyszłości. Trochę mniejsze obrażenia od zamrożenia. Czekaj, zdawało mi się? Czy to można było coś zrobić? A, zdawało mi się. Dobra. No to lecimy dalej. Jeszcze można. Próbuję w tego elfa rzucić, ale... Hop, pyk, tak jest. I ciężki, i wypad. O, tam widzę skrzyneczkę. Rzucaj i wracaj, rzucaj. I wracaj, strzał. I wracaj, strzał. Dobrze. Jesteśmy oszczepieni? Tak jest. Kontra i ciężki. I mam cię, cwaniaczka. To już teatr już to kończy. Tak jest. Dobra, tutaj mamy skrzyneczkę. Tutaj weźmiemy leczenie. Strzał zostawimy, bo nadal to nie zużywamy go, a przyda się pewnie do walki z kimś potężniejszym. Tylko gdzie mogą być runy? Tam na dole widzę światło niebieskie. Tu jest jedna runa. Jakoś tak u góry. To jest jedna runa. No, coś mi się wydaje, że ta zagadka będzie bardziej skomplikowana. Dobra, zobaczmy, co się stanie. Aha. Czy możemy to zamrozić? Tam jest jedna runa. Druga runa jest tu u góry. To teraz gdzie jest trzecia runa? Ups. Tu jest trzecia runa. Dobra. Pyk. Wracaj do mnie. I teraz jak sięgnąć tamtą runę? Spróbujemy zrobić podobnie. Tam rzucimy topór. Ustawimy się.
tu i... Niestety, nie? Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Tam? Yeah, udało się. Dobra. I co tym razem dostaliśmy? Jabłko. Super, to już drugie z trzech. Po raz drugi. No to nie było aż takie skomplikowane, jak myślałem. Teraz gdzie? Przejdziemy dalej. Tędy nie. Może tędy? Tędy też nie. Dobra, to może jednak na dół trzeba zjechać. Zobaczmy. A raczej tak, bo Atreus tam czeka. A, no proszę. Okej. Ten korytarz doprowadzi nas do świątyni? Przekonamy się. No i teraz wszystko jasne. Za nami nic. A może możemy tu wejść? Możemy. A, tylko czy i co dalej? A zaraz. No właśnie. Jeszcze tak możemy zrobić. My, kolejna skrzyneczka otwarta. Kurde, dobry w to jestem. Przynajmniej w zagadki. Co tu mamy? Karwasze runiczne zwiększają wartość run. Runy 7, siła mniej. Spoko. Dobra, to tego nie będziemy na razie ubierać. Co tu jeszcze mamy nowego? Aha, na biodrnik. O kurde. Cóż za trudne słowo. Dobra, lecimy. Teraz już faktycznie do samego końca. I jedziemy dalej. Okej. Okay. Kolejne zagadki? Tak. Znam głos mamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. Ona odeszła, chłopcze. Koniec tematu. Dobrze. Tutaj nic nie ma, tym sobie zaraz pokręcimy. Tam jest draug, tu też jest draug, dobra. To możemy iść dalej, no ale oczywiście, że pokręcimy sobie tym. Ciekawe, czy to cokolwiek zmieni w pomieszczeniu, gdzie teraz jesteśmy. No właśnie, bo nie ma co zrobić. Dobra, tutaj się nic nie stało jednak, więc idziemy dalej. Bo trzeba będzie przyciąć kilka naraz. W porządku, w porządku. I hyc. Okej. O, idziemy tu. Tak, właśnie. Zadzieracie ze mną? Ze mną? Z Kratosem? Dawaj, dawaj, co oni sobie tutaj wyobrażają? O, ten jakiś mocniejszy. No i fajnie, wytrzymał troszeczkę dłużej. Dawaj, dawaj. A gdzie ty się pochyl? Gdzie ty się wycofujesz? I my! Kolejny do piachu. Którędy do nich mam dotrzeć? Tu. Trzymaj się, chłopcze! Walcz! Tak jest! Dawaj, 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 pchaj to! Kurde, zwinny jest. Dawaj,
Tak. Jedziemy z nim. Jedziemy. Tak jest. I ciężki. Nie? Dawaj go, dawaj go, dawaj go. No tak. Kolejny do piachu. Inna egzekucja. Tak jest. I jedziemy z nim. I jedziemy z nim jeszcze raz. I jeszcze raz. Tak jest. Dobrze. To już chyba wszyscy. Co tu się w ogóle odwaliło? Ciemne elfy dają się silniejsze od pozostałych. Okej. Huhu. Kurczę, znowu nie mogę sprintować. O, już mogę, dobra. Pewno podniesiemy to. Tu możemy coś zrobić? Nie możemy. Nie, nie możemy nic zrobić. Dobra, ruszymy się dalej w takim razie. Podniesiemy całe srebro, jakie tylko możemy znaleźć. Kolejna skrzynka porośnięta korzeniami. Nie ma przejścia. Szkoda, że cięciwa wiedźmy już nie działa. Ale twoja działa. Nista! A. Dobra, to trochę jestem zdziwiony. Aha, tutaj musimy przejść. Okej, okej, okej. To idziemy. Jesteś pewien, że wiedźmie nic nie jest? Mam nadzieję, że nie zginęła. Kolejna zagadka. Wiedziała, co robi. No tak. Dobra, co by tutaj zrobić? A, to też nie zadziała. Można zaskoczyć? Nie można. O, coś widziałem. A, jest zablokowane jest. No dobrze. Okej. Okay. Zobaczmy, gdzie nas kompas prowadzi. Jesteśmy coraz bliżej sedna. Niebieskie drzwi świątyni. Jeszcze kawałek. Ale kryształ mostu wciąż jest zasłonięty. O, jest tego więcej. Jest, jest. Rzucamy go. Jeśli zagniemy dość, most nad nami powinien się pojawić. Jasne. Spodziewaj się kłopotów. Jasne. Spodziewaj się kłopotów, jasne. Dobra, teraz idziemy tu? Nie? A, tutaj, okej. Okay. Już widzę. Dawaj do góry, dawaj. I hyc. Na pięterko, dobrze. Trzymałem blok, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, kiedy się koleżka na mnie rzuci. Ajajaj, myślałem, że zdążę zeskoczyć. Ogłuszaj go, ogłuszaj go, ogłuszaj go, Atreus. Poleciał. Mam nadzieję, że spadł. I ciężki. Nie? Teraz dopiero. A tu jeszcze się jeden kitra. Okej, poleciał. Dawaj, 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 dawaj. O, coś mogę tutaj zrobić. Aha, okej, po prostu leczenie podnieść. Raz, dwa, trzy. Okej, poleciał. Okej. Zdaj się go słaby punkt! Nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Słaby punkt, słaby punkt. Czy to będzie runa u góry? Nie, nie kamień u góry. Ha. Powiedz kiedy? Może teraz. Okej. Okay. Więc mam zrobić. Słaby punkt. Runa nie działa. Może właśnie topór nie działa. Co by tutaj ogarnąć? Skrzyneczka jest do otwarcia, spoko. Spróbujmy go po prostu pobić.
A, okej. Może, możliwe, że wiem to, o co chodzi. Nie jestem gotów. Ups, okej. W momencie, gdy strzela, chyba można go trafić. Uważaj! Strzelaj teraz, teraz, teraz. Nadal nic, kurde, jak mam z nim walczyć? O, okej. Spróbujmy rzucić w niego toporem. Ja się gdy. Odsłoń się, pradawny zbójca. Jest, no. Okej, użyjmy tego, ale najpierw niech się odsunie troszeczkę. Dobra, to zdecydowanie działa. Kurczę, nie zdążyłem tego użyć. Dobra. Aha. Podnieś i rzuć. Tak, no proszę. To mi się podoba. Nie wierzę, że zadziałało. I jeszcze raz. Ups. Okej, kolejny kawałek wypadł. Podnosimy. Hits. Pudło oczywiście. Dobra, to mi się podoba. Dawaj, jeszcze raz. O, możemy go ogłuszyć, możemy go ogłuszyć. Tak jest. Tak jest, jedziemy z nim. Ci przylecieli, proszę bardzo. Dawaj go, dawaj. Musimy się szybko uleczyć jeszcze, bo zaraz będzie problem. Okej, okay, leczenie odpalone. Kurwa. Okej, okay, szybko musimy tutaj złapać leczenie. To nie możemy teraz ginąć. Ciężki, ciężki mówię. Nie, yeah, dobra, elf załatwiony. Nie, yeah, udało się. Podnoś. Wyskok. I... Niestety w złym momencie tego użyłem, szkoda. Dobra, dobra, przydałby się trochę więcej leczenia. Ten kamień po środku jest bardzo kluczowy. Kurczę, no i nie trafiłem go jeszcze. Dawaj, pokaż się. Wiemy, jak z tobą walczyć. Dobra, jest. Potrzebuję skamienia zdrowia! Tak, to prawda. Okej, okay. Jesteśmy w pewnej odległości. I my jak jedziemy z nim. Jeszcze trochę sobie leczenia weźmiemy. Dawaj. Dobra, dobrze idzie. Już prawie go mamy. Okej, tu już mamy. Podnosimy to. Rzut. I jedziemy z nim. Porobiony. Yeah. No, to było trudne. No, oto jest. Co my tu mamy? Szczątki podobnego 5. Miękka stal, dobrze, to się przyda. Serce pradawnego, to jakieś rzadkie materiały chyba. Trochę zemsty. Srebro. I... Serce Alfheimu, rzadki przedmiot, zaklęcie. Zmniejsza obrażenia od wszystkich ataków ciemnych elfów o 12. Kumuluje się do 36, okej. Okej, nie najgorsze. Całkiem nawet powiedziałbym przyzwoite. Uleczymy się jeszcze. Bo znowu się nam... Kamień zdrowia uaktywował. Uaktywnił. Okej, teraz musimy przejść tutaj. Pewnie po prostu to zniszczyć. Ale myślę, że zniszczenie tego przedmiotu zostawimy sobie już na następny odcinek. Dzisiaj było bardzo intensywnie. Odkryliśmy dosyć dużo terenu, nową krainę Alfheim i przed chwilą walczyliśmy z kamiennym pradawnym, także
krok dalej w następnym odcinku. A ja, jak zwykle na koniec, standardowo, żegnam się z wami słowami: to był dla was Wicek, graliśmy w God of War. Zachęcam was do interakcji. Piszcie w komentarzach, co wam się podoba. No, jeżeli się podoba, zostawcie lajki. Rozważcie subskrypcję, jeżeli chcecie oczywiście śledzić więcej podobnych materiałów. Zapraszam na live'y, które znajdziecie też w opisie tego linku, tego wideo. Gorąco zachęcam, a póki co polecam i pozdrawiam. Do zobaczenia.